Po turecku. www.poturecku.pl. Nereli sen, czyli skąd jesteś po turecku? To wideo jest częścią wpisu, który możesz przeczytać na blogu www.poturecku.pl. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Aby zapytać się w języku tureckim o czyjeś pochodzenie, potrzebujemy jednego słówka nereli, tłumaczonego na język polski na skąd. Do poszczególnych osób gramatycznych ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni musimy dodać odpowiedni sufiks osobowy. W tej chwili możesz zatrzymać to wideo i według tabelki, którą widzisz obecnie na ekranie, możesz odmienić słówko nereli przez osoby. Jeżeli jesteś już gotowy, to idziemy dalej. Za chwilę na ekranie zobaczysz, jak powinno to wyglądać. Ben nereliyim. Ben nereliyim. Skąd ja jestem? Sen nerelisin? Sen nerelisin? Skąd ty jesteś? O nereli? O nereli? Skąd on, ona lub ono jest? Biz nereliyiz? Biz nereliyiz? Skąd my jesteśmy? Siz nerelisiniz? Siz nerelisiniz? Skąd wy jesteście? Lub stosowane również w wersji formalnej jako skąd pan jest lub skąd pani jest. Onlar nereliler? Onlar nereliler? Skąd oni lub one są? Teraz czas na kilka przykładów. Nerelisin? Warszawalıyım. Nerelisin? Warszawalıyım. Skąd jesteś? Jestem z Warszawy. Affedersiniz. Siz nerelisiniz? İstanbulluyum. Affedersiniz. Siz nerelisiniz? İstanbulluyum. Przepraszam, skąd pan jest? Jestem ze Stambułu. O nereli? O Berlinli. O nereli? O Berlinli. Skąd on jest? On jest z Berlina. Kamil Ankaralı, değil mi? Hayır. Kamil Ankaralı değil. Mersinli. Kamil Ankaralı, değil mi? Hayır. Kamil Ankaralı değil. Mersinli. Kamil jest z Ankary, czyż nie? Nie, Kamil nie jest z Ankary. Jest z Mersin. To już tyle na dzisiaj. Dziękuję za twoją obecność. Zajrzyj na blog, gdzie znajdziesz więcej szczegółów i więcej wyjaśnień. Zapraszam też do obserwowania mnie w mediach społecznościowych, gdzie również możesz się wiele nauczyć. Do zobaczenia.